Kto tą drogą jechał, to wie. Prawdziwy rajd Dakar, jedna z ważniejszych tras lokalnych. Bardzo zniszczona, doczeka się remontu częściowego, bo wymiana nawierzchni nastąpi jedynie na odcinku od Stegienki do Jantaru. Trasa Rybina-Jantar to droga, która pozwala ominąć centrum Stegny w drodze do miejscowości nadmorskich. To również szlak prowadzący do wielu miejscowości, jak Chorążówka, Głobica, Stegienka. Mieszkańcy z niecierpliwością oczekują remontu. Stan tej drogi uniemożliwia mieszkańcom codzienne funkcjonowanie, dojazd do szkoły i do pracy. Udało nam się wspólnie ze starostwem powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim uzyskać środki z tzw. schetynówki na realizację zadań drogowych w gminie Stegna. Starostwo powiatowe będzie realizowało remont częściowy odcinka drogi Rybina-Jantar. Gmina Stegna w ramach tego porozumienia będzie realizować. Z uwagi na wysokość zadania uwzględniony został wniosek tylko na połowę, to znaczy od miejscowości Stegienka w kierunku miejscowości Jantar będzie realizowane wspólne zadanie. Jest to przywrócenie nawierzchni drogi z podbudową w istniejącej szerokości, w istniejącym pasie nawierzchni drogowej. Na pewno przyczyni się to do poprawy wizerunku naszej gminy, jak i starostwa powiatowego. Z uwagi jednak na koszty, jakie były pierwotnie przewidziane, nie udało nam się zmontować finansowo całego zadania. Z uwagi na powyższe będziemy na pewno w przyszłym roku aplikować o dalszą kontynuację tego zadania. Najbardziej oczekują tego zadania to są mieszkańcy miejscowości Stegienka, którzy na chwilę obecną bardzo ciężko i powoli muszą się poruszać pomiędzy tymi wybojami i dziurami, które znajdują się na terenie. W związku z prowadzoną inwestycją polegającą na przebudowie drogi od dnia 23 maja do 23 sierpnia odcinek drogi powiatowej na odcinku Jantar-Stegienka będzie zamknięty dla ruchu. Drogowcy jednak zapewniają, że w ciągu najbliższych dni zostanie uruchomiony ruch wahadłowy dla mieszkańców. Gmina Stegna w ramach tego porozumienia będzie realizować łącznik ulicy Lipowej Morskiej przy WDW Relax i MORS w Stegnie, Dom Pomocy Społecznej, o którym Państwo na pewno wiecie. Jest to najbardziej newralgiczny odcinek, który utrudnia nam w sezonie letnim komunikację pomiędzy tymi dwoma ulicami, że zakres obejmuje 270 metrów drogi o nawierzchni z kostki betonowej, do tego zatoki postojowe w ilości około 50 miejsc, chodniki, będzie to ciąg pieszojezdny, także na pewno usprawni wszystkim pieszym, poruszającym się pojazdami, rowerzystom i innym użytkownikom dróg. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.